Coraz częściej od osób, z którymi pracuję, zarówno warsztatowo, szkoleniowo czy terapeutycznie, słyszę zgłaszanie następującego problemu. Otóż wobec zalewu obecnego internetu najprzeróżniejszymi treściami, propozycjami, ideami, wzorcami, przekonaniami i ideami jest trudniej wybrać właściwą, indywidualnie dobrze dopasowaną ścieżkę. I dotyczy to zarówno ścieżek osobistego rozwoju, rozprawiania się z problemami, terapii, czy wręcz ścieżkę rozwoju duchowego. I wobec tej trudności, w której tak naprawdę musimy oddzielić ziarna od plew, mam niniejszym przyjemność polecić cykl dedykowanych warsztatów zatytułowanych Nie daj się zwieść, które warto odbyć, by przekonać się, co tak naprawdę jest wartościowe i co może dla nas stanowić najlepsze wsparcie i też najlepiej oświetloną i też efektywną drogę. Zapraszam zatem na ten warsztat, a póki co posłuchajmy fragmentu rozmowy osób, które ten warsztat dla Was poprowadzą. Zapraszam. Mam wrażenie, że my się trochę za bardzo fiksujemy na formie przekazu, a mniej na treści, mniej na głębi. Znaczy, jeżeli coś jest atrakcyjne, to wystarczy bardzo często. No tak, no, taki też jest nasz umysł i taki jest nasz układ nerwowy. Bardzo często my poszukujemy fajerwerków i wydaje nam się, że jak my dotkniemy kosmosu, jak my się połączymy ze źródłem, to my już będziemy świetnie funkcjonować. Łączymy się ze źródłem na chwilę, dotykamy kosmosu na chwilę, bo nie musimy go ze strasznie dotykać. My w nim cały czas jesteśmy. Jesteśmy jego częścią tak naprawdę. Nasze zwykłe życie jest nieustającym byciem w kosmosie. Tak. Więc nie ma się co silić na te wysokie C w przeżywaniu tego świata, chociaż jest to oczywiście bardzo atrakcyjne. Tylko pytanie jest takie, czy o to chodzi? Czy na co dzień jest to fantastyczny sposób funkcjonowania, który nam pomaga? Czy być może jest to kolejny, nie chciałabym powiedzieć uzależnienie, bo może to jest ale może słowo, być ale tak. Może być też ten samorozwój i wyższe stany świadomości. I to ciągłe ulepszanie siebie, nie? Mogą być również uzależnienia. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczna rzecz, dlatego i prowadząca do prawdziwego uzależnienia, bo my mamy, jakby dajemy sobie taką iluzję, że coś robimy wartościowego. Więc to jest trudne do wytłumaczenia, żeby na przykład przestać robić coś, bo to tylko się z pozoru wydaje wartościowe, a tak naprawdę nam szkodzi, bo ja znam wiele osób, które mówią, że medytują i robią to po ileś godzin dziennie, potem przychodzą do mnie, bo nie radzą sobie z najprostszymi emocjami czy najprostszym stresem, który ich w życiu spotyka, czyli pierwsze, co słyszą ode mnie, natychmiast przestań, bo robisz to źle. Ale trudno jest człowiekowi, który tkwi w tym, jakby nie ma odpowiedniej perspektywy, trudno jest mu odpuścić, no bo jak to, nic no bo trzeba nie się robi, rozwijać. Trzeba się rozwijać, trzeba być coraz lepiej. Ale ja często mówię, proszę przestać czytać uduchowione książki i książki psychologiczne, tylko iść do lasu. Na przykład? Pograbić liście w ogródku, tak. Zasadzić kwiatki. Pościelić łóżko. Tak. Tak, no ale to są takie rzeczy banalne, które wydają się absolutnie. Jak doskonale wiesz, i medytacja, i różne prace energetyczne bardzo często są też elementem ucieczkowym w naszym życiu. Oj, tak. Że my nie chcemy spotkać się twarzą w twarz z problemami dnia codziennego. Nie wiemy, jak naprawić relacje z rodzicami czy z partnerem, czy z dziećmi. Z partnerem, czy ze samym sobą. Tak. Więc prościej jest nam zwiedzać różne światy. Tak. Nie bierzemy odpowiedzialności za to, co robimy, tylko prościej nam usiąść na tej drogiej poduszce do medytacji i zrobić afirmację, niech do mnie przyjdzie dobro świata. Bardzo mi przykro, nie świat działa. Tak nie działa, tak, to nie działa w ten nie sposób. Działa. Czasem, a nawet często na tej ścieżce, na której już jesteśmy, upadamy buzią w błoto. I sztuka polega de facto na tym, żeby jak najrzadziej upadać w błoto, a jeżeli już upadamy, to nauczyć się z tego błota elegancko, szybko i sprawnie wychodzić. Otrzepać i iść dalej. Bez szkody dla siebie
i również bez szkody dla innych, którzy się wokół tego błota i wokół naszej osoby znajdują, bo to też jest istotny wątek, żeby nie zrzucać tego błota, które się do nas przykleiło, na innego człowieka. Tak, no to jest też ta kwestia odpowiedzialności za własny rozwój, za własną ścieżkę, za własną drogę wewnętrzną. I mówię tutaj o rozwoju na takim naprawdę głębokim poziomie, czyli na tym nabudzeniu czy rozwijaniu własnej świadomości, która właśnie wcale nie musi być fajerwerkowa, która niestety prowadzi do trudnych, przykrych odkryć, nierzadko bolesnych, bo trzeba stanąć twarzą w twarz ze swoimi cieniami, ze swoimi ograniczeniami, z pewnymi rzeczami. Tak, ale jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy robotami. Składamy właśnie się z wielu elementów. Składamy się ze smutku, składamy się z radości, składamy się z żalu, składamy się ze wstydu. I to jest okej. Tak,